Idziesz do lekarza i pokazujesz mu właśnie te najgorsze rzeczy, które ma wyleczyć. Stajesz przed nim z wrzodami, z gorączką i z innymi rzeczami, a nie reagujesz w ten sposób, że no tak, ale ja się jeszcze muszę trochę lepiej poczuć, to pójdę wtedy do lekarza, tak? Albo się wstydzę i zakrywam przed nim te ropiejące rany, które są do wyleczenia. Albo mówię, nie, wcale nie mam 39,9, mam 37, wcale nie jest ze mną tak źle. Ile razy my robimy tak, idąc do Pana Boga, że stajemy przed nim, jak to ktoś kiedyś powiedział, w pożyczonej biżuterii. Że my udajemy przed nim kogoś, kim nie jesteśmy. Że próbujemy w jakiś sposób się spiąć, bo to przecież Pan Bóg. Właśnie dlatego, że to Pan Bóg, to się mamy przed Nim nie spinać i pokazać Mu wszystkie nasze słabe miejsca, żeby On je mógł wyleczyć. Bo jak je będziemy zakrywać, to On się do nich nie dostanie. Przed Panem Bogiem trzeba stawać takim, jakim się jest. Albo w ogóle sobie to darować. Bo Pan Bóg nie potrzebuje naszej komedii, tylko potrzebuje naszego życia. I wtedy On rzeczywiście zacznie w nas działać i rzeczywiście zacznie coś zmieniać. Tylko trzeba Mu zaufać na tyle, żeby te rany przed Nim odsłonić. Tę słabość przed Nim odsłonić. To czasem nie jest słabość fizyczna oczywiście. To często jest taka słabość, że ja nie potrafię stracić kontroli nad swoim życiem, że ja wszystko muszę kontrolować. To jest taka słabość, że ja się uwielbiam martwić już albo nie umiem inaczej, niż się martwię o wszystkich, za wszystko. Za całe moje życie, za wszystkie życie moich wszystkich bliskich. Że nie umiem przestać. Mimo, że nie mam na to wpływu, na nic, co się dzieje, a martwię się. To jest czasami taka słabość, że drażni mnie jakiś człowiek, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Po co się próbować za włosy wyciągać z tego bagna, jak można iść przed Pana Boga i powiedzieć, ja skończyłem, teraz Ty zaczynaj. Teraz Ty zrób, bo ja nie potrafię, po prostu. I myślę, że gdybyśmy trochę wyluzowali, trochę spuścili z tonu i pozwolili Mu działać, to znowu, jeżeli jeszcze dziś pozwolilibyśmy Mu działać, to jutro naprawdę obudzilibyśmy się w innym świecie. Naprawdę w innym świecie. Tylko musielibyśmy tego zechcieć.